teraz gotujemy? To teraz ugotujemy, chwila, poczekaj, poszukamy. Szaszłyki z ananasem w miodowej marynacie. Co myślisz? Pycha. Znakomity wybór. To świetne szaszłyki. Potrzebne będą kurczaki, ananas, ryż gotowany, do marynaty olej, musztarda gruboziarnista i miód. Marynatę przygotuje Kuba, a kurczaki Julia. Zapraszam. Kurczaka kroimy w kosteczkę. Dobra. Bardzo proszę. Ja w tym czasie pokroję ananasa. A czy można użyć jakiegoś innego mięsa? Akurat do ananasa pasuje kurczak. Również pasuje wieprzowina, czyli można zrobić się z pongwiczek wieprzowych, ze schabu. Mój ananas już jest gotowy. Wydaje mi się, że możesz spokojnie dolać jeszcze oleju. Jeszcze trochę, okej. Okay. Zostaw tylko do smażenia. Nie rozgniataj, tylko tak mieszaj. O tak właśnie, dokładnie tak. To nie są takie zwyczajne szaszłyki, że tylko sól, pieprz i na patelnię. Wszystko. Znakomicie. Tą marynatę poproszę tutaj śmiało wylej na to mięso. Całą, tak? Całą. Wymieszamy. Wstawimy na około 3 godzin do lodówki. Kurczaki się zamarynowały, więc wyciągamy i przygotujemy szaszłyki. Pierwsze nabijamy mięso i kończymy również mięsem, czyli mięsko, ananas, mięsko, ananas, mięsko. Śmiało. Będziemy teraz smażyć szaszłyki. Patelnia jest nagrzana z gorącym olejem, więc szaszłyki śmiało kładziemy na patelnię. To raz. Śmiało, śmiało. Ja za Julię położę. O, jak się spokojnie kładzie, to wszystko jest ok. Polewamy jeszcze odrobiną marynaty. Naszych szaszłyków nie możemy smażyć na bardzo ostrym ogniu, bo tak jak widzicie, szybko się karmelizuje miód oraz musztarda, więc patelnia nie może być bardzo, bardzo rozgrzana. Czyli jakieś 7-8 minut z jednej strony na wolnym ogniu i kolejne 7-8 minut na drugim. Zobaczcie, jak piękny mają kolor. Szaszłyki mamy gotowe, możemy nakładać na talerz. Podamy je z ryżem. Ryż tutaj mamy pełnoziarnisty. Nakładamy szaszłyk z jednej strony i nakładamy szaszłyk z drugiej. Ananasy to owoce, które zawierają w swoim składzie naturalny enzym zwany bromeliną, który przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej. Po te owoce powinny więc sięgać przede wszystkim osoby, które mają problem z nadprogramowymi kilogramami. Dodatkowo w ananasach jest mnóstwo wartościowego błonnika. Jedząc takie owoce, mamy uczucie sytości na dłużej i nie mamy ochoty na podjadanie słodkich przekąsek między posiłkami.